Cześć wam, tu znowu ja. Tym razem się nakarmimy troszkę, bo kurde, podupadamy ostro. Czemu na tym Dawnstarowie Together się upuszcza tą kość, mimo że jest się samemu, nie? Mam nawet tam playstyle, alone, czyli sam. I dalej mi to upuszcza. Dobra, nieważne, witam was ponownie. Nagrywam sobie to od razu, ponieważ ja zaraz wyjeżdżam i chcę mieć troszkę na zapas, żebyście mieli co oglądać. I od razu mówię, że nie wiem czemu strasznie mi oczy zachodzą mgłą. Jestem jakiś zmęczony i chory trochę, więc będę się tak przecierał i trochę nie ogarniam, co się dzieje, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo chcę po prostu, żebyście mieli co oglądać tutaj z tego Dawnstarwa u mnie. Chyba, że nie oglądacie, to robię to na marne. Ale nieważne, dobra. Przyjrzyjmy się mapce, niestety nam się świat teraz nie zatrzymuje, gdy to robimy. Tam mamy portal, może koło tego portalu jeszcze mi się rozglądał troszkę, co tam się dzieje, bo tutaj tak łażę i w sumie nic ciekawego nie ma. No jest ta pustynia, okej. Dobra. To przejdziemy się tutaj kawałek jeszcze do końca, zakręcimy i przydałoby się w tym odcinku osiedlić, bo już będzie 9 dzień. Pełnia psy, no to przydałoby się mieć jakieś tam, wiecie, miejsce, gdzie można to wszystko rozlokować ładnie. Tutaj dalej mamy sawannę, może tu będą w końcu te bawoły. Ale to już nie dziś, to już nie dziś. Nie chcę na pewno też mieszkać w tym ciemnym lesie. Wolę na tym jasnym taranku mieszkać. Więc jakoś tam się osadzimy. Dojemy i lecimy. Dobra. Tego mamy całkiem sporo, więc się nie martwię. No, włączyłem sobie już te modyfikacje wszelkie. Nie wiem, czemu wcześniej nie działały, a teraz już działają. Tam ich cały spis tych modyfikacji, jakbyście chcieli widzieć, na jaki gram, powinien być w opisie. Najpewniej nie jest zaktualizowany, bo tam co jakiś czas dodaje jakąś nową aktualizację. Znaczy, aktualizację, modyfikację. Ale coś tam na pewno z tego wybierzecie. Resztę jakoś się domyślicie, jak to nazywa. Ewentualnie to zaktualizuję, jak już będę ogarnięty bardziej i będę miał na to czas. Także no, witam. Kolejny odcinek z Wynoną. Przez 2 minuty gadałem o tym, jak to fajnie się żyje tutaj. Dobra. Trzeba się zabrać naprawdę. Bo tam do 10 dnia to już przydałoby się naprawdę mieć bazę i mieć wszystko pod kontrolą, władzę opętaną. Dalej nie będę mówił, bo tam się za dużo przeklina. Tam mamy też pszczółeczki. Pszczółeczki to też nie jest taki zły pomysł, bo mamy trochę tych sieci. Mógłbym sobie zrobić od razu pasieki, a to jest naprawdę spoko sprawa, bo mamy i leczenie, jeśli sobie nazbieramy mięsa. I mamy oczywiście psychikę, jeśli zrobimy sobie cukierki. No i to jest cudne. To jest bardzo dobre. Pasieki są super. Polecam i pozdrawiam. No i czemu się te jaskini nie włączyły? Popsuta ta seria jakaś będzie po prostu. Tak mi się coś wydaje. Dobra, ale trzymamy kciuki, będzie dobrze, nie? Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, dobra. Tutaj w dół zejdziemy, nie? Chcę tam połączyć już tą mapę, żeby nie było, że jakoś się teleportuje niesamowicie. Nie włączyłem sobie też tego modu na to, że wiem, który wormhole jest do którego, ale jakoś z nich za bardzo nie korzystam, więc nie ma problemu. Maxwellem nie jestem, żeby się teleportować co chwilę. Przeżyjemy. Bolę na piechotę. Nie psychikę co chwilę tracić. A mimo wszystko ona traci jakoś tą psychikę. Także, no nie wiem. Ale niech jej będzie. Jak już tak uważa, że trzeba się bać cały czas, trzeba być niestabilnym, no to okej. Dobra, tutaj już mamy połączoną mapę. Już wiem, gdzie szliśmy. Lecę jeszcze w lewo. Zahaczymy kawałek drogi, zobaczymy, jak to się na szerokość rozciąga. I będę szedł dalej w dół, bo tam liczę, że znajdę miejsce, gdzie się osiedlę. To jeszcze jest kawałek. O. Proszę przestać mi tam drinking pissing. Dobra. Tutaj jest też jakiś fajny jeszcze kawałek biomu. Oj, szachownica. Tutaj będzie ten szalejący, dobra. To tu nie chcę na pewno, oni by mnie szybko załatwili. Bo już próbowałem na poprzednim świecie. Przeżyłem oczywiście, ale trochę potem musiałem nadrabiać moją sytuację. Także jeśli będzie możliwość, to ja panów ominę. Ewentualnie to weźmiemy i szybko zwijamy. Przestara walną, dobra. A mnie nie trafiłeś, yes. Fuck you, boy! Dobra, uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. Udało się, zdobyliśmy 2 kolejne Jirsy. Często trochę oberwał, ale się szybko regeneruje naprawdę, więc spoko. No się on by się rzeczywiście skupił na Chesterze. To jakoś mógłbym tam trochę wcisnąć tego damage'u. Ale wolę nie kombinować na razie, ponieważ jestem osłabiony, nie mam bazy. I niedługo psy,
Wiadomo, że tam wiele nie przyjdzie, ale... I jednak... Nie chcę, żeby ta seria się skończyła od razu, bo jestem troszkę zmęczony i... Wolałbym tak ostrożnie na razie pograć, później coś pokombinujemy. Bo jakoś też nie będę się bardzo tutaj martwił o to, czy długo przeżyjemy, bo jak mówiłem, 10 odcinków to jest max, tak myślę. I kończymy tą serię, wracamy do... Don't Starve Shipwreck, który tam na razie właśnie zawieszony zostanie. Tam Reign of Giants Shipwreck w sumie. Tam gdzie gram Warlim, kucharzykiem z Francji. Trochę sobie tam gram, tak prywatnie, że tak powiem, na razie. No ale to później. Później sobie zobaczycie, jak już tam serię skończę, to będziemy grać tam dalej najwyżej. W sumie wiele tam do roboty już nie ma, bo jak wyszła ta aktualizacja z Shipwreckiem, to ja sobie większe rzeczy porobiłem, które są nowe. Załatwiłem Quakena, żeby mieć ropę. Przy okazji dostałem klucz właśnie do tego, do Woodlexa pierwszy. Drugi sobie wyłowię za niedługo drugą siecią na tych głębokich wodach. Czy tam się tą wędką robią, już nie pamiętam dokładnie. Tego już nie zbieraj, bo nie mam z czego. No w sumie mam miejsce, ale jakoś zaraz spalimy. Te grzybki też sobie wezmę na psychikę. Dobra. Mamy kolejną sawanę, a to jest to, co było wcześniej. Tutaj jeszcze mamy kawałek tego zielonego biomu. Dobra, to ja tutaj posprawdzam, co się dzieje. Są pszczeły, byle nie te szerszeniowe. Killer bees. O, na razie nie ma, okej. Czyli może gdzieś tutaj byśmy się osiedlili tak samo. Mam dwa te grzybki, to jeszcze zbiorę. Będę miał... ile? 45 psychiki, prawda? Dobra. To akurat będzie teraz wystarczająca liczba. I będziesz mi to 3 zdrowia w sumie? Czyli okej. Zielone grzybki, spoko sprawa. Jak już mamy tą farmę grzybów w sumie odblokowaną. No tak, musielibyśmy rozwalić enta albo znaleźć drzewo. To też chyba jakiś problem wielki nie jest. I moglibyśmy sobie hodować zielone grzyby. Pająki się tak darły? Czy coś mi się wydawało, że się drze? Dobra, tego więcej już nie będę zbierał, bo naprawdę mam tylko dużo. Gul mi zje wszystko teraz. Dobra, tu jest naprawdę dużo tych pszczół. Moglibyśmy się tutaj zapuścić później. Jak już znajdziemy jakąś miejscóweczkę. Też nie chcę wśród tych drzew mieszkać za bardzo, bo będę chciał cokolwiek wykopać, to zaraz mi się pojawi ten end, on jest trochę przesrany tej wersji, więc wolałbym bazy koło niego nie robić, jakbym się rzeczywiście pojawić miał. Tak, że będziemy sadzić, ale wtedy znowu będę miał za mało miejsca. Wszystko pod kontrolą. Dobra, przepalone oczywiście, bo nie przepalone odejmują za dużo i widzicie, myk, 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 trochę zdrowia mniej, ale to nic. Chester, chodź, bo ty tutaj masz fajne przedmioty, mianowicie to, okej. Gdzie mam patyki? Patyków na razie nie potrzebuję więcej, to sobie tu odstawię. Jedzenie może nie tu, tylko tu. Pochodeńka. Tu, okej. Dobra. Ej, ja mam fire staffa, ja mogę ich tam pierdyknąć parę razy, bo mam modyfikację na sprawdzanie zdrowia. Wiedziałbym, kiedy się przestaną palić i ich po prostu podobijać, ale... Nie potrzebuję ani purple gemów na razie, ani nie potrzebuję tych mechanizmów. Bo tak, mam 4, prawda? 4. Jeden na lodówkę, 2 potrzebuję na Ice Flingomatic. A to dopiero na lato. I w sumie jakoś tam dużego zapotrzebowania nie ma. Nie zbieramy na razie tego. Kurde, już tu w dół przejdę, żeby tam na pewno zwiedzić wszystko. Może jednak tu się jakoś osiedlę. Nie tak w kancie, ale gdzieś w lekko lepszym miejscu. Tu jest sporo jedzenia, wiecie. Jakbym tam potrzebował czegoś, to by to zaraz odrosło i mógłbym tutaj przyjść po prostu, bo wyzbierać co mi potrzebne. I by było ok. No ale tak nie za bardzo jest tu w okolicy coś więcej poza tym jedzeniem i pszczołami. Które w sumie też wychodzą na jedzenie potem. No nie wiem, nie wiem. Tutaj mamy niby trochę wolnego miejsca. Ale od razu zaraz drzewa znowu są. Czy tu jest latający krzak? Nie, normalnie siedzi na trawce, okej. Bo Fisher gdzieś tam znalazł jakiś na naszym świecie. Coś co się zrespiło po prostu nad wodą, tak jakby tutaj, na dole. Jest zbagowane miejsce. Uhuhu, ja tu jest kwiatków, dobra. Też moglibyśmy sobie łatwo psychikę odnawiać, nie? When's lunch? To znowu głodno? Matko i czurko, psuje nam się ten monster meat. Nie za dobrze. Naprawdę przydałoby się rozbić bazę.
Może tutaj u góry? Chwila, zobaczmy jak to wygląda. Mamy tak, kamienisty biom. Wormhole, który przenosi nas na pustynię. Pszczół, las. Tutaj możemy króliki i trawę, tam są pająki. W sumie czemu by się tu nie osiedlić? Dobra, pozwiedzamy jeszcze kawałek tego zielonego biomu, tak żeby wybrać najlepsze miejsce. I myślę, że tu będziemy siedzieć. Gdzieś tutaj. To jest dużo wolnego miejsca, więc spoko. Plus blisko do różnych rzeczy. Kreta możemy zabić. Zdążę? Zdążyłem. Miło. Miło było, panie Krecie. Co ty robisz w tym berecie? Dobra. Biegusiem teraz naokoło. Przed zimą też by się przydało znaleźć siedlisko Tuska. Nie chodzi mi o tego... Tfu, polityka. Tylko... O Mac Tuska oczywiście, żeby zdobyć sobie Walking Cane, ewentualnie tam Oshanter. Wtedy byśmy go mogli naprawiać tymi przedmiotami, które mam tamtą taśmą naprawczą. I kurczę, byśmy mieli tyle psychiki, żebyśmy się już nie musieli martwić o nic. Dobrze? Dziękuję. Dobra. Flintów na razie nie potrzebuję, aż tylu patyki mam. Tutaj gdzieś kolejny coś kombinuję. Dobra, tego nie zdążę. Wiem, że mógłbym zostawić niby ten kamień, ale aż tak tego nie potrzebuję. Mamy pająki. Gdybyśmy chcieli zabić jakieś kolejne na sieci. Także nie ma problemu z pająkami jakiegoś większego. Będzie problem większy, jak one właśnie będą większe. Ale to na razie nie. Myślę, że i tak w te 10 odcinków raczej nie dojdziemy do tego momentu. Mamy podzik, możemy sobie tutaj łowić. Także zdrowie odnowić, jakoś nam da radę. No kurczę, nie wygląda to źle naprawdę. Tutaj jest trochę nawet miejsca jeszcze, ale tam jest jeszcze więcej tego miejsca. Tutaj jakieś właśnie mamy uprawki, możemy sobie pozbierać, drzewa są. To jest też fajne miejsce dosyć. Koło lasku. O, i tu jest las. No i cudo. I to jeszcze ten, z którego szyszki nie wypadają, czyli nie będziemy mieli syfu za dużo. Co tutaj jest? Szerszenie? Tak, tu są szerszenie. No to troszkę niefajnie z tymi szerszeniami, ale jeden ten ul szerszeni nie jest takim problemem aż. Dobra, osiedlimy się z tej strony. Kurde, wiadomo. To jest to miejsce. Osiedlimy się z tej strony, mamy bliżej do reszty rzeczy. Tutaj jakoś zawsze sobie powyzbieramy to, co trzeba. Patyki mam przy sobie. No i kurczę, myślę, że tutaj. Tylko tak. Ten czy ten klasyczny. Chyba monument jest najładniejszy według mnie. Da? Dobra. Bez kombinowania już naprawdę, bo szkoda po prostu czasu na to. Okej. Maszynka na początek. Powiedzmy, że tu. Teraz zrobimy sobie lepszą maszynkę. Dody dwie, czyli potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wystarczyło. Desek będziemy mieli mało, to trzeba będzie ściąć zaraz. Raz, dwa, no i cztery dechy. Mam jeszcze na jeden? Nie mam jeszcze na jeden kamień. Dobra, nieważne. Teraz ciężko mi tutaj zostawić, bo będą mnie chciały się krety dowalić, ale to nic. Poradzimy sobie. Rozpalę bardziej. Przepalę to mięso, żeby się nie popsuło. Będzie też spalić trochę tych drzew. Chwila. To mi daje tylko jeden zdrowia, a to mi dodaje jeszcze zdrowia, jak to przepalę, więc sobie przepalę to. Dobra. Przekazuję się o zdrowie bez kombinacji właśnie z tymi Phoenix Selwami na razie. O, widzicie jak fajnie zdrowie leci? Archiwki, zdrowe rzeczy. Jeszcze więcej. Szkoda, żeby się popsuły, a na razie garańca nie mamy. O właśnie, przecież mogę od razu sobie zrobić lodówkę. Dobra. No to lodóweczka, nie? Chyba jeszcze szybciej niż to będzie możliwe. A nie. Muszę sobie zrobić najpierw Science Machine, znaczy Alchemy Engine. Dobra. Czyli tak, tutaj mamy las. Te drzewa myślę, że popalimy. Żeby iść na kociołek do gotowania. Nie, już mnie nie obijaj, proszę. Light. Nie, tutaj już nie możemy podpalić. Dobra, nieważne. Nie ma problemu. Nie to. Bo tutaj by mi się spaliły te główki, a te główki jak mam blisko domku, to akurat fajnie by było je zebrać, jak je spełnia. Wtedy po prostu wiecie, mieć jeszcze Nightmare Fuel. I to będzie spoko sprawa. Aha, już nie mam siekiery, no tak, podobnie. Dobra. Już mam siekierę.
Młotek mam, czyli jak będzie pełnia, to to zrobimy. Nie ma problemu, jak na razie się układa też tak spoko. Nie ma jakichś tam niesamowitych rzeczy na start, jak to tam zostałem na tym świecie, ale do przeżycia. Trochę trudniej po prostu. Bez problemu. Dobra, trzeba jak najszybko nazbierać tutaj te drewienka, co byśmy mieli właśnie na Alchemy Engine, na lodówkę, na kociołki do gotowania. No i jakoś się to ogarnie później resztę wszystkiego. Cyk, cyk. Animacja trochę tego jest zrypana. Ale wiadomo, jakby też tak postać teleportowała, to by to dłużej trwało, więc nie ma co się tutaj wykłócać o jakieś kilka centymetrów. To sobie jeszcze wezmę i zwijamy do bazy, bo już jest noc. Już się robi noc. Ściemnia się, zamknij mordę. Kto zna ten film? Pisać. Nic nie usłyszę. Dobra. Refine, 4 dechy. To jest sporo. Ej, patrzcie, jak ono to szybko stawia, kurde. Elektryczne dudy. Poproszę. Panie Chester, idź pan stąd. Go przesunąć, bo niestety przez niego nie można budować. No rozbuduję to w takiej odległości, żeby później mieć, wiecie, jakiś zakres od Filgomatika. Żeby nie rozwalał tego ogniska, a żeby jednak chronił maszynki. Nie, tego już nie niszcz. Jezu, jak ja to uwielbiam, jak postać mi leci sama po coś. Czego ty tu potrzebujesz? Jeszcze jednego tego? Dobra, robimy. Kuchnia, kuchnia. Chwila. Dobra, zrobimy tak. Już nie musimy tak robić. Kuchnię bym chciał pewnie gdzieś tu. O, myślę, że w tym miejscu będzie akurat. Tego tu nie potrzebujemy. Dobra, na razie nie będę ich zbierał, bo trochę szkoda. Wiadomo, że mogę się przydać na później. Chwila, co ja robię? Przecież jak już mam te rzeczy, to mogę do lodówki je schować. Po co je ze sobą nosić, żeby się popsuły? Ja można odstawić i jest wszystko perfekt. Dobra, popalimy jeszcze kilka tych drzew, bo wiadomo, że to mi nie wystarczy. Jak tutaj to podpalę, to się spali trochę tego, ale mi się nie szkodzi. To też to można spalić. To też można spalić drzewo. To można spalić drzewo. Te dwa drzewa można spalić na spokojnie. Nie wiem, żeby się zajęły same od siebie, ale wolę podpalić, to zrobi się to szybciej po prostu. Dobra. Przejdziemy po te, które spaliłem przed chwilą. To sobie zjem. Psychika, wiadomo. Czy zdrowie, psychika, to jaka mamy pewną. No i tutaj już mamy 3. Może więcej węgla wypadnie, no właśnie, super. Chciałem sobie zrobić już dwie te maszynki. O, jeszcze upieczony biczna, kurczę. Jak super. Tutaj już nic nie paliłem, tak? To już było za blisko. No dobra. Dobracamy tam tych palących się. No i z 3 drzew już mamy na 1 praktycznie. Także super. O ty. Dobra. Pół zdrowie. Perfekcją. A jeszcze jeden się zabił. Od ognia. Upi ptoku. Oj, coś z tych mało poleciało. Po jednym niestety. Czemu to nie wiem. Ty też jeden? No nie, to dobrze. Tu by się przydały, żeby 3 wyleciały z tych w sumie. Jeszcze tutaj 2, proszę, proszę 2. Jest! Dobra, stać mnie na 2 w takim razie. Tyle, że musimy najpierw wykopać kamienie. Bo do tego potrzeba nam kamieni. Kamień, 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 widzę cię. Dobry. Znowu drewna mi brakuje. Jak się na początku wszystkiego zużywa, bardzo dużo. Nieprzyjemna sprawa. Dobra, lodu na razie się nie muszę martwić. Bo się go wykopię później. Już będę miał zaplanowany trochę bardziej tą bazę. Gdzie co będzie stało, żeby tam na lato ewentualnie. O, czy najpewniej do tego lata nie dojdziemy, bo tam, jak mówiłem, 10 odcinków chciałem zrobić, ale gdyby jakieś tam pożarki były, nie wiadomo co, to lepiej sobie zbudować to. I tyle. Będzie lepiej, nie? Po prostu będę myślał, tak jakbym miał grać więcej, tak do końca. A potem skończymy sobie i jakoś to wykorzystamy fajnie. Ten czas. Kurde, kto u mnie tak w domu kicha? Jak są 3 kichnięcia pod rząd, to stawiacie komuś flaszkę.
Także uważajcie, nie kichajcie 3 razy pod rząd. Tam to już ktoś 5 razy pod rząd kichnął mnie za, nie wiem, jakąś Finlandię bardzo dobrą. Nie polecam, bo możecie stracić pieniądze. No, tu jest złotko. Tego złota też nie chcę za dużo zbierać, bo później mi się w skrzyniach przewala po prostu i nie mam co z nim robić. Jakbym grał jeszcze Big Quit, to bym sobie robił z niego hełmy, te dzidy fajne i tak dalej, ale... No nie ma Wickfrit, nie ma Wickfrit, gram sobie Wynoną tylko. Solo. Dobra, dozbieramy myślę, że do 40 kamieni. Pewnie mi z tego poleci 5, 3 poleciały, no niech będzie. Z tego też powinny 3 polecieć i wtedy będzie równe 40. Jeśli nie polecą, to się obrażę, ale to nic. Idolo. Czy coś miałeś kamieni? Nie, ty masz trawę jakąś. Dobra, wracamy. Kałka księżycowa. O, jakoś jak gra się samemu, to za wielkiego wykorzystania ona nie ma. Także zostawimy ją w spokoju. O, patrzcie. Blisko będziemy mieli gęsiołosie. Także trzeba wziąć to pod uwagę. Że raczej do góry trochę bardziej będę się musiał budować z resztą rzeczy. Ale to jest no problema. Nie ma sera. Dobra. Coś by się tu przydało podłożyć do ognia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I będziemy stawiać dwie kucheneczki. Ptaku, odleć stąd. Ile? Bym chciał postawić je. W sumie ile to do tego potrzebował? Ile? Czy ja to dobrze stawiam? Dobra, postawimy ją tak. Drugą po tamtej stronie. Chester, odejdź, 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 odejdź. Cik, cik, cik. Chodź tutaj. No chodź. Kurde, z nimi to czasem ciężko. To jest tutaj, na tej wysokości? Tak. Dobra, i możemy coś gotować dla naszej pięknej pani. Co by tu zrobimy? No, meatballsiki, nie? Co będziemy kombinować jakoś bardzo na początku? No nie ma co kombinować na początku, dobra. Jakieś drewno by mi się przydało. Coś w sumie do podłożenia. Także poproszę łopatę. Normalną łopatę, nie trzeba złotej. Wykopę kilka tych krzaków. Co by mieć czym podkładać. I będzie dobrze. Że patyki się bardzo nie martwię. Może drying racki w sumie zrobimy? Kto wie? Kto wie, kto wie, kto wie? No i patrzcie, patrzcie. Sadzoneczkę wsadzać jedną i jest cała praktycznie w ogniu. Także super sprawa. To sobie zbiorę. To sobie zbiorę. Chciałbym zrobić skrzynię, ale mam za mało drewna. Potrzebuję 3 czy 4 na deskę? Nigdy nie pamiętam. Chyba 4. No. Czyli potrzebuję w sumie 12 drewna na jedną deseczkę. Znaczy na jedną skrzyneczkę. Ale mamy Chestera. I z nim raczej nie będę nigdzie chodził za daleko. Więc sobie to zostawię tu po prostu. Tą trawę sobie zabiorę. Trzeba wiem, czy jeszcze mógł zostawić. Chyba nic. Dobra. Narzędzia przeniesiemy do skrzyni. Nie do skrzyni, tylko do plecaka, ale oczywiście przeniosłem się do skrzyni. I'm Chester. Dobra. Zostawimy to tutaj. Mam naprawiaczkę, na razie nie musi nic naprawiać. Zdrowie mam pełne, psychika ok, głód nie jest tak źle. Zrobię sobie coś, żeby teraz zjeść takiego lżejszego, czyli nie wiem, jakieś tam marchewka, marchewka to i to. To może przepalę, przynajmniej część. Ja nie z tej strony, bo będzie chciała jeść. Poklikamy. Olo, mikrofon nie wyłapuje klików. To i tak będzie wyłapywał. No i cóż, skoro już mamy bazę. Tylko odsuniemy się. Skoro już mamy bazę, to przydałoby się powoli pozwiedzać jeszcze resztę mapki. Znaleźć jakieś tam ciekawe rzeczy, które nam się przydadzą. No właśnie tego maktuska siedziby bym chciał znaleźć na pewno, bo bez tego się średnio żyje, jak się nie ma czym biegać. Dobra, już mnie nie sparzy. Już się zmniejszyło ognisko, więc nie będzie tak parzyć. Przepalam sobie właśnie, nie zepsuło mi się tak szybko. I tyle. Dobra. Mamy ratatouille. Ratatouille sobie zjem od razu, bo właśnie chciałem coś takiego, żeby ten głód tak do końca tutaj nie uzupełniać, ale żeby był. Okej. Może jeszcze zanim
mam mało drewna, nie? Ale co ja bym chciał zrobić? To bym chciał zrobić o właśnie to. Chciałbym sobie połapać pszczoły. I też mi pada na ryj. No ale parasolki na razie nie mam, więc muszę to odpuścić. Ale pszczółeczko, gdzie jesteś? Słyszę ją gdzieś. Gdzieś tu lata, jest. Dobra, szerszenie mnie zobaczyły mimo wszystko. Ja to mają wzrok po prostu, zabójcy jakiegoś. Z każdej odległości widzą. Gdzie by pszczoła nie odleciała, tam cię dopadną. Tutaj będzie dużo pszczółek. Niestety jedna bardzo blisko. Puść, 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 puść. Nic się nie stało złego. Gdzie jest ta kolejna? Słyszałem gdzieś tutaj. Słyszałem ją, ale nie widzę. Dobra, tutaj będą pszczoły tak samo. Jedna. Halo. Jedna. O, tutaj już się nie wkurzyły tak bardzo. Druga. Chwila, żeby mnie nie trafiły. Jeszcze ten. Jeszcze jedna bym chciał. Dobra, udało się. I tak, te dwa najbardziej odosobnione ule bym rozwalił. Wtedy byśmy mieli na dwie pasieki. W sumie to bym je sobie gdzieś poustawiał, to bym miał. Czekajcie. Wykajtowane. Bo tutaj bym miał właśnie spokój z rozstawianiem kwiatków, bo ich tutaj jest na wystarczająco dużo. Nie muszę łapać więcej motyli i tak dalej. Tylko bym tutaj poustawiał to ulej, by było spoko. By się szybko robiły. Trzeba będzie te drzewa powycinać oczywiście. Gdzie był drugi ul? Tutaj obok domu od razu. No, nie jest tak daleko. Wiadomo, pszczoły potem mogą trochę nawet wkurzać przez to, że robią się agresywne wiosny. Aaa, dziobnęła mnie. Już myślałem, że się uda. Dobra, tego Stingera też sobie ewentualnie wezmę. Tak trochę przykozaczyłem, ale mówię, co mi tam zrobi? Dziabnęła, aż dwa obrażenia. Nieważne, dobra. Tu siekierka jest. Idziemy po drewno. Potrzebujemy dużo, dużo drewna, żeby mieć skrzynię dechy i tak dalej. Spoko sprawa będzie. Ktoś mi tam puka w jakieś drzwi. Proszę stąd wyjść, ja gram w komputer. A wszystko na szybko. Muszę uciekać. Także szybko ścinamy drzewa. Szybko robimy pasieki. Jezu, już myślałem, że end. A na koniec odcinka jeszcze bym musiał to zrobić, to by było niedobrze. Niedobrze by było, ponieważ no muszę się spieszyć. Wiadomo, jeszcze pszczoły mogą umrzeć, nie? Szkoda by była. Wielka szkoda. Dobra, ile potrzebuję na pasiekę? Dwie deski to jest 8, czyli 16 drewna. 16 drewna potrzebuję w sumie na dwie pasieki. Skrzynkę na razie mam Chestera. Nie będę go zabierał ze sobą jakoś bardzo daleko na razie. Weźmiemy sobie tylko, zrobimy pasieki. I będzie ok. Dobra, to drzewo dokończymy i mamy już na tyle drewna. Dobra, nasionko. W ogóle nasionkiem możecie karmić te swoje zwierzaki, które już tam podupadają na zdrowie, że tak powiem, w ekwipunku. Wtedy przedłużacie ich żywot. Spoko sprawa. Dobra, dechy, dechy, dechy. Po drodze będziemy robić. Trochę kroczków. Dwa kroczki. I mamy dechy, dobra. Dechy, 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 dechy. Biegniemy. Zdążę przed nocą, nie? Chyba na spokojnie, szedł mamy ścieżkę. No i bardzo dobrze, dwie pasieki na start to jest naprawdę dużo. Szczególnie, że tam jest posadzone bardzo dużo kwiatów. Będziemy mieli. W sumie tu też nie jest tak źle z kwiatami. A, bo to jest to miejsce. Okej. Okay. Jakoś tam nie musi być ładnie. Ważne, żeby działało, nie? Dobra. No i patrzcie, jak one to będą miały fajnie. Raj po prostu, wszędzie kwiaty. Super. Bardzo dobrze, panie pszczółko. Tego drewna trzeba będzie jeszcze więcej nazbierać. A tym jeszcze zajmie w następnym odcinku, zrobimy sobie skrzynię i wyruszamy. Na 100% gdzieś lecimy. Gdzieś trzeba pobiec.
Ostatni, dziękuję. Nawracujemy sobie, oczywiście, bo na dzisiaj sobie zrobiłem dwa razy meatballsy od szefa kuchni. Mamy miodek teraz, będziemy mieli więcej miodku i będzie się żyło nam cacy. Jak widzicie, ona bardzo szybko kraftuje te przedmioty, co nawet usprawnia trochę rozgrywkę. I o wiele szybciej możemy zrobić to, co chcemy i nie mamy problemu z tym, że na przykład coś nas tam dziabnie, że nas ciemność zastanie w trakcie robienia czegoś i to jest spoko, naprawdę. Dlatego nie uważam, że ta postać jest jakaś niesamowita, ale też nie uważam, żeby była słaba, nie? Jest zrównoważona i to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze zrobione ze strony Clay, że właśnie ta postać nie wygląda jak jakiś kozak kolejny, bo ła, jestem nową postacią, muszę być ogrywana przez wszystkich, musicie mnie kochać. Po prostu stworzyli postać, która nie jest niesamowicie ani wyjątkowa, ani niesamowicie słaba i dobrze się nią gra. I z tym was zostawię, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, zapraszam do kolejnych odcinków z Wynoną, do usłyszenia, pa pa. Pa pa, no.